Dobry wieczór, Piotr Wołoszyn, Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu. Jutro uroczysty dzień, 11 listopada, święto odzyskania niepodległości. My już dzisiaj zapraszamy na koncert. Naszym gościem jest pan Marek Jutner. Tak, dzień dobry, bardzo mi miło. Pan Marek przyjechał do nas z Gierałtowic. Gierałtowice, miejscowość na Górnym Śląsku. Tak, zgadza się. Panie Marku, proszę powiedzieć, dlaczego akurat pianino i kiedy to się zaczęło? Zaczęło się w przedszkolu, gdy miałem około 5 lat. Pani przedszkolanka na zajęciach grała nam różne piękne melodie. Myśmy do tych melodii, pamiętam, tańczyli, bawili się. I w tym samym czasie rodzice kupili mi pod choinkę keyboard. Ja, wracając do domu z zajęć w przedszkolu, odnajdywałem na tym keyboardzie zarówno partię prawej ręki, linię melodyczną, jak i akompaniament lewej ręki i sam grałem ze słuchu i z pamięci dokładnie to samo, co pani w przedszkolu. Czyli tak podsumowując, można powiedzieć, że dzięki tej pani zaczął pan grać na pianinie. Wydaje mi się, że na pewno w bardzo wielkim stopniu zajęcia z tą panią przyczyniły się do tego, że zacząłem grać. To jest w tym momencie pana zawód czy pasja? Wydaje mi się, że mogę powiedzieć już pomału, że jedno i drugie. Studiuję na Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego właśnie na Wydziale Instrumentalnym grę na fortepianie i wiążę z tym przyszłość. Ile, no bo domyślam się, że chyba ćwiczenia są codziennie, a nie raz na tydzień, ile godzin dziennie lub proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeżeli się mylę, trzeba ćwiczyć, żeby dojść do jakiejś takiej doskonałości? Ja myślę, że nie ma jakiejś takiej odgórnej granicy, natomiast uznane autorytety w naszym środowisku mówią, że no tak 6, 7, 8 godzin jednak dziennie trzeba na to poświęcić, żeby, czyli mniej więcej tyle samo, ile normalny etat pracy. Tak. Niedawno zakończył się właśnie konkurs chopinowski. Nie wiem, oglądał pan poczyniania zawodników, tak to nazwę, ale oczywiście uczestników. I mógłby pan coś powiedzieć na temat poziomu może artystycznego? Oczywiście oglądałem i to zarówno przez media, jak i byłem na żywo w Filharmonii Narodowej. Słuchałem 2 dni pierwszego etapu na żywo. Było to niesamowite przeżycie. Ja w ogóle muszę powiedzieć, że na żywo w Filharmonii jest zupełnie inny odbiór niż przez internet. Jeżeli chodzi o poziom, no to on był fenomenalny po prostu i to, że pan Bruce Liu z Kanady zwyciężył, w ogóle mnie nie dziwi. Miałem ten zaszczyt, że tak powiem, słuchać go na żywo w pierwszym etapie, jeszcze nie wiedząc, że taki Bruce Liu istnieje. No i po wysłuchaniu go w pierwszym etapie stał się moim faworytem. A tak może dosłownie w paru słowach, na co komisja czy jury zwraca uwagę podczas takiego konkursu? Nie bez powodu tam też siedzi 17 autorytetów światowych. Tak, gusta mogą być już różne, ponieważ wszyscy ci pianiści, którzy w ogóle dostali się do konkursu, a z każdym etapem poprzeczka idzie wyżej, grają nieskazitelnie i można dyskutować już potem, co kto woli na tej zasadzie. Wiadomo, że werdykt nie jest w stanie usatysfakcjonować wszystkich i zawsze będą głosy tu, głosy tam, że może by to tak zrobić, może by to tak zrobić. Natomiast na pewno kierują się chociażby szczerością wypowiedzi, czy to, co słyszą jurorzy, jest szczere. Zresztą publiczność też słyszy i słychać było po reakcjach odpowiednich do danego wykonania, po aplauzie. Także publiczność też jest takim 18 jurorem, bo w tym roku mieliśmy 17 jurorów, także tą publiczność bym jako 18 jurora zaliczył. Wydaje mi się, że również zgodność z tekstem chopinowskim, to co Chopin zawarł na partyturze. Ja myślę, że każdy z tych jurorów też chce mieć taką ludzką przyjemność ze słuchania muzyki Chopina i ostatecznie musi się to też zgadzać z jego duchem, tak mi się wydaje. To na pewno z duchem Chopina. A jeszcze zapytam się, na jakiej podstawie odbywają się eliminacje do takiego konkursu, że to są jakieś tam lokalne, powiatowe, szczebel wyżej, czy to od razu już gdzieś tak z poziomu, nie wiem, krajowego jest wyznaczane są osoby do konkursu? Otóż już tłumaczę, zgłoszenia na konkurs mogą napłynąć z każdego kraju na całym świecie.
Napływają zgłoszenia. W tym roku, nie wiem, na pewno było ponad 500, tak mi się wydaje. Nie pamiętam, ile już było na eliminację. Natomiast eliminacje, uczestnicy przesyłają swój życiorys i nagrany bodajże, jeżeli się nie mylę, pierwszy etap konkursu DVD, zbiera się komisja i te 500 zgłoszeń trzeba przesłuchać. Na tej podstawie komisja wybiera, i też nie pamiętam, ile to było, ale chyba coś koło 170-180 pianistów, którzy grali z powodów pandemicznych nie w zeszłym roku, w kwietniu, jak miały się odbyć, 2020 roku, a dopiero w lipcu tego roku w Warszawie. I po tych eliminacjach wyłoniono 80, jeżeli się nie mylę, 7 pianistów, którzy zostali zakwalifikowani już do głównego konkursu. Także procedura jest niezwykle skomplikowana. Można ją sobie ułatwić poprzez jeżdżenie na konkursy, na których, załóżmy, pierwsza czy druga nagroda zgodnie z regulaminem konkursu szopenowskiego daje wstęp z pominięciem tego etapu eliminacji. A były takie osoby, wśród nich również kilku moich dobrych kolegów Polaków właśnie. Dobrze, zostawmy na chwilę konkurs szopenowski. Będąc na scenie, sam na sam z instrumentem, czy, nie wiem, jest trema, jest uczucie strachu? Jakie wrażenia wykonawcą kierują? Wrażenia, myślę, jest tyle, ile wykonawców i na każdego to inaczej działa. Strach gdzieś tam jest zawsze, że tu może być jakaś luka w pamięci, że nieczysty dźwięk się zagra. Natomiast nie myli się tylko ten, kto nie gra, także jeżeli się coś zdarzy w niewielkim wymiarze, takie coś, nie jest to nic strasznego. Pomyłka jest, jak mówi pani profesor Katarzyna Popowa-Zydroń, przede wszystkim straszna dla wykonawcy, bo jakby przestaje być obecny w tym, co chce publiczności przekazać. Natomiast bez wątpienia publiczność motywuje również, stwarza w człowieku, w artyście pewien rodzaj emocji, który zmusza i pobudza go wręcz do tworzenia po prostu. Jaki repertuar na dzisiejszy występ pan przygotował? No, szopenowski. Szopenowski, czy tylko Chopin? Tak, dzisiaj tylko Chopin. Nocturne, ballada, 2 skerca oraz 2 polonezy. No, dalekosiężne plany? Na razie, szczerze mówiąc, nie widzę się w niczym innym niż muzykę, niż fortepian. Jeszcze tylko nie mam do końca sprecyzowane, co dokładnie to będzie. Czy to będzie praca jako pedagog, bo ten nurt, nie ukrywam, również mnie pociąga. Czy to będzie praca jako solista. Można to też pogodzić, można robić różne rzeczy, także możliwości jest wiele. Dobrze, no to już na koniec, czego życzyć wykonawcy grającemu na fortepianie? Zdrowia i szczęścia. No to panie Marku, zdrowia i szczęścia. No i nie wiem, udanego koncertu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.